Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Witam serdecznie, Piotr Polo Przywarski. Mam nadzieję, że światło jest dostatecznie dobre. Warunki dzisiaj można powiedzieć ciut gorsze, kiepskie, ponieważ jestem w hostelu, ale trzeba sobie radzić. Odcinek musi powstać, ja chciałem, żeby powstał. Znajduję się aktualnie w stolicy Azerbejdżanu, czyli w Baku. Ja bym się nie spodziewał nawet, że tutaj postawię swoją stopę. No ale jak widać jestem w hostelu, widać z tyłu łóżka, mam nadzieję, że nikt nie będzie wchodził do pokoju i nie będzie przeszkadzał. Ale to nie o tym, jeszcze raz, przedstawię się tylko, nazywam się Piotr Polo Przywarski. Podróżuję po całym świecie i rekreacyjnie robię filmiki z Tindera, pokazując wam, założę sobie czapkę, jak wyglądają dziewczyny z poszczególnych krajów. Chciałbym bardziej to zrobić w takiej formie naukowej, żebyście wy, osoby, które niekoniecznie mogą podróżować lub które wybierają się do tych krajów, żeby zobaczyły, jak to wygląda. To moim zdaniem nie jest nic złego. Tinder jak najbardziej normalna rzecz, aplikacja. Wielu z nas używa na co dzień w Polsce lub nie w Polsce, tam gdzie mieszkamy. I po prostu chciałem wam przybliżyć bardziej, jak wyglądają dziewczyny. Czy łatwo jest je poderwać, czy cokolwiek na temat dziewczyn w danym kraju. A tak jak mówię, aktualnie znajdujemy się w Azerbejdżanie, a dokładniej w Baku. Tak jak zawsze pokazywałem, jak wygląda mój profil, żeby nie było, że ja tylko oceniam ludzi. Więc tak wygląda mój profil. Piotr, 29 lat. To jestem ja, słabo łapię ostrość. No ale dobra, to jestem ja. To jest kilka zdjęć, na przykład takie w śmieciach z krową. O, łapię teraz lepiej. Tutaj wyglądam jak Menel. A tutaj król Sri Lanki, powiedzmy. I tak wyglądają moje zdjęcia. Napisałem, że sobie studiuję na uniwersytecie w Kambodży, no bo przecież kto mi zabroni. No i co? Będę pokazywał, jak wyglądają dziewczyny w danym kraju. Włączyłem sobie tu aplikację, która mi pokazuje wszystko i zaczynam od początku. Nadjusza. I'm in Baku now. To jest pierwsza dziewczyna. Co jest z tą ostrością? Coś nie tak. O. Nadjusza. Będziemy dawać klasycznie zielone. Cały czas. O, jest mecz. Więc dobra, nie cały czas, ale będziemy dawać głównie zielone. Zobaczymy, co te dziewczyny piszą. I co? Maria, 44 lata. Więc przelecimy tutaj wszystko. W sensie te lajki wszystkie i zobaczymy, co ciekawego słychać w Baku. Zauważyłem wcześniej już, przeglądając, że jest bardzo dużo fejków. Są takie zdjęcia jak na przykład to, że nie ma, są tylko kwiaty na przykład, albo zasunięta twarz. Nie wiem, czy to dlatego, że tak tutaj puste zdjęcie, że to jest kraj muzułmański i one niekoniecznie chcą się pokazywać, ale dowiedziałem się, że to jest to kraj muzułmański na papierze, czyli raczej nie ma problemu z poznawaniem dziewczyn, z umawianiem się, ale tak jak mówię, jest mnóstwo fejków. Mnóstwo fejków, po prostu są puste zdjęcia, albo jakieś koty, albo telefony, albo kurczę, dobrą sprawę, ta jest piękna w ogóle. Muszę złapać ostrość. No nie. Na miniaturkę będzie. Jak znalazł. No i ogólnie dziewczyny, z tego co widzę, karnacja ciemniejsza, ale dużo dziewczyn jest chyba z Rosji i z Ukrainy. Ale też są blondynki. Natalia. No smoke, no drink, only. Blondynki też są. No i tu zobaczcie, dużo jest po prostu, gdzie nie ma pokazanej w ogóle twarzy, pozakrywane są.
popytam niektóre, dlaczego tak się dzieje, dlaczego są pozakrywane. Nie wiem, to jest 1600 km. Ogólnie, czemu nie robiłem Tindera w innych krajach, na przykład w Indiach, może ktoś zapytać. Ponieważ nie chciałem powtarzać starego odcinku, który był w Indiach, już był robiony. Przez kilka dni będąc w Indiach przeklikałem, taka sama sytuacja, żadnych meczy, żadnych par, więc nie było sensu robić drugi raz tego samego odcinku, pokazywać te same dziewczyny. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak oglądałem dziewczyny w Indiach, to jest już odcinek Tinder w Indiach, ale dalej przeklikuję i dalej jest mnóstwo fejków. O Niki wariatka, o fitnessiara, bardzo spoko. Kurczę, niektóre dziewczyny są naprawdę bardzo ładne, a niektóre, tak jak mówię, nie wiadomo, bo są pozakrywane. Na mieście też dziewczyny niektóre są fajne, mają ciemniejszą karnację, czarne włosy i takie ciut większe nosy, no taka genetyka tych tutaj dziewczyn w Azerbejdżanie, ale ogólnie są bardzo ładne. Nie zagadywałem żadnych na mieście, bo nie wiedziałem, czy wypada, czy nie wypada. Ale Tinder był w planach, więc cieszę się, że udało się zrobić. Ogólnie dużo z nich, nie wiem, czy to są fejki, czy nie. O, zobaczcie. Hi, I'm from Ukraine, now in Baku. I'm female, write me. Czyli... No, kurczę, mnóstwo fejków. W ogóle zdjęcia pobierane z internetu. Szkoda, bo spodziewałem się trochę czegoś innego, że będzie więcej par i dużo w ogóle zdjęć z takich rozmazanych, rozpikselizowanych, czyli widać, że po prostu pobrane z internetu. Ja w Baku spędziłem w sumie 3 dni i codziennie gdzieś tam ciutkę klikałem, żeby mieć co wam pokazać, bo będąc jeden dzień, naprawdę ciężko jest cokolwiek. A to jakiś gościu. Ja się nie zwróciłem uwagi, patrzyłem w ten. Mówię, ciężko jest cokolwiek w jeden dzień ogarnąć, więc trzeba minimum, moim zdaniem, 3 dni, żeby cokolwiek działać. Tutaj same cycki. Kurczę, no... Dużo w ogóle minusuje, no bo tutaj nic ciekawego nie ma. Tak mówię, to, no nie wiem, zdjęcia żyrafy, no to nikogo to nie interesuje raczej, albo po prostu puste. Kurczę, naprawdę więcej jak połowa to fake profile i to jest przykre, ale jeszcze przelecimy wszystkie, damy na zielono, do bólu i zrobimy jakieś takie małe podsumowanie, żebyście sobie zobaczyli, jak te dziewczyny faktycznie wyglądają. I zrobię jakąś tam moje zdanie na ten temat, więc żeby nie przedłużać, zapuszczam muzyczkę, klikamy na maksa w tą stronę. I podsumowanie. Pora na krótkie podsumowanie. Po 3 dniach klikania Tindera, wiadomo, nie było to jakieś turbo regularne, przeklikałem go chyba 3-krotnie. Mam 10 par. Jedna, można powiedzieć, no, normalna, czyli że miała tylko zakrytą twarz, ale powiedziała mi, iż jest w sumie nauczycielką, więc dlatego zakryła twarz, żeby po prostu uczniowie nie widzieli, że to jest nauczycielka na Tinderze. Jedna mi napisała też bez zdjęcia, że wyglądam inaczej, nie wiem, o co chodzi, nie dogadaliśmy się, napisała different, napisałem, co przez to myślisz, napisała I mean you different i to tyle, więcej się nie dogadaliśmy. Tu jakaś jedna, wydaje mi się, że fake, nie wiem dlaczego, ale takie odniosłem wrażenie po zdjęciach, zobaczcie. Nie wiem dlaczego. Wydawało mi się, że fake. I jeszcze jedna. A. Usunęła parę. Zapytałem ją o
o Instagrama i po prostu usunęła parę, więc jak ktoś usuwa parę po zapytaniu o Instagrama, wiadomo, iż był fejkiem. Nie udało mi się w ogóle z nikim nawiązać żadnego normalnego kontaktu, nie udało mi się z nikim normalnie porozmawiać. Z tą nauczycielką można było normalnie jedynie jakoś tam zamienić parę zdań, ponieważ mówiła po angielsku i to bardzo dobrze. Ale wtedy jak sparowało nas, ona była jakieś 100 coś kilometrów od Baku, więc nie było sensu dalej ciągnąć tematu. Ja wiedziałem, że na kolejny dzień wyjeżdżam. Ona nie będzie do tego czasu w mieście. I tak jak mówię, mniej więcej 60% osób na Tinderze to fake konta, więc minusowałem je. Te, które polajkowałem, w większości wydawały się też niekoniecznie prawdziwe. Nie wiem dlaczego tak było, kurczę, słabo w sumie. I te, które gdzieś tam sparowało, to albo nie mówiły po angielsku, albo po prostu nie dało się dogadać, a z tego co się dowiedziałem wcześniej, dużo ludzi mówi podobno po angielsku w Azerbejdżanie przed przyjazdem. Tak myślałem, tak mi powiedzieli, ale niekoniecznie tak jest. Dużo ludzi po prostu no, coś tam rozumie, ale niekoniecznie gada, jeżeli chodzi o sklepy. Jeżeli chodzi o poznawanie dziewczyn na mieście, szczerze, było tak zimno przez 3 dni, że w ogóle nie było opcji gdziekolwiek wyjść. Jeżeli wychodziłem gdziekolwiek przejść się chociaż na miasto, to nie spotykałem jakichś dziewczyn, które byłyby raczej chętne do rozmowy. W Gruzji było inaczej. W Gruzji było zupełnie inaczej. Jak byłem w barze, to kilka dziewczyn się do mnie uśmiechnęło, zapytało co słychać, zapytało skąd jestem. Były jakieś takie bardziej otwarte. Nie wiem, czy to chodzi o kulturę, czy o religię, ale no, jest jakaś tam znacząca różnica. Ale Tinder w Baku, kurczę, szkoda, bo spodziewałem się czegoś innego. Spodziewałem się naprawdę ładnych, fajnych dziewczyn, tak jak w Turcji, które będą chętne na nie wiem, na spotkanie się, na, nie wiem, piwko, cokolwiek, a lipa, czyli można powiedzieć, no, słabo. Nie udało się nigdzie wyjść, ale jeszcze będą inne kraje po drodze i mam nadzieję, że jeszcze uda się tego Tindera uskutecznić. I tak jak mówiłem wcześniej, nie hejtujcie tego, bo to jest materiał taki czysto i tak jest w ogóle rzadko hejtowany, ale nie hejtujcie tego, bo to jest materiał taki typowo naukowy. Ja chcę wam pokazać, jak to wygląda. Tak, większość z was pewnie używa Tindera, więc to nic złego moim zdaniem umawiają się z kimś przez neta, tym bardziej, że ludzie teraz nie mają czasu. No ale nie udało się tego zrobić w Azerbejdżanie, a zależało mi, żeby gdziekolwiek wyskoczyć sobie z jakąś fajną Azerką i nagrać materiał ciekawy gdzieś tam, wiecie, na miniaturkę, żeby była. No ale no nie, zdarza się. I to chyba tyle. Ja się z tego miejsca z wami żegnam i zachęcam was do subskrybowania tego kanału, bo oprócz Tindera jest dużo ciekawych rzeczy. Jest taki bardziej lifestyle podróżniczy, jest mnóstwo filmików z kilku kontynentów, z 50 praktycznie krajów. Jest trochę śmiechu, jest trochę ciekawych informacji, jest trochę żartów. Jedzenie dobre, ładne dziewczyny, więc polecam. Polecam również wchodzić na mojego Instagrama, gdzie często można być bardziej na bieżąco z tym, co się dzieje tutaj u mnie, Piotr Polo Przywarski. I jeżeli ktoś chciałby dostać pocztówkę z kraju, w którym aktualnie przebywam lub w następnym, w którym będę, wpadajcie na patronite.pl/Piotr Przywarski. Można sobie wybrać próg za 25 zł, gdzie wyślę wam pocztówkę. I to by było na tyle. Kurczę, lekko zawiedziony, ale zdarza się. Wiem, że wy też liczyliście na to, że będą naprawdę fajne dziewczyny na Tinderze, a się nie udało. Może inaczej. No dobra, zdradziłem wam kolejny cel podróży. Dobra, będzie wypikane. Moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Zostawiajcie lajki. Komentujcie, czy wam się podobały dziewczyny, czy nie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, niekoniecznie Tinderowym.
run and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs.